I znów plany organizatorów pokrzyżowała pogoda. Sobotni plener malarski, odbywający się w ramach trzecich dni osób niepełnosprawnych powiatu legionowskiego, z powodu deszczu spod ratusza trzeba było przenieść do jego wnętrza. Zarówno jego uczestnicy, jak i organizatorzy dostrzegli jednak plusy tej przeprowadzki. Można się stuskować przed deszczem. Najbardziej, bo dzisiaj taka pogoda na malowanie to nam się udało dzisiaj. Budynek ratusza jest oszklony, widać na zewnątrz, więc ta perspektywa widzenia nie jest ograniczona. Mam nadzieję, że powstaną piękne, cudowne prace jak co roku. Artykuły malarskie zostały zakupione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. W imprezie wzięło udział kilkudziesięciu malarzy amatorów z terenu całego powiatu. Każdemu z nich towarzyszyła rodzina i przyjaciele, a prace powstawały pod czujnym okiem instruktorów. Główny cel jest to, żeby osoby niepełnosprawne przybliżać społeczeństwu i żeby one pokazywały to, co najwartościowszego mogą temu społeczeństwu dać, a więc prezentują samych siebie, pokazują swoje umiejętności, swoje wnętrze. Robimy to w tłumie ludzi, w centrum miasta, żeby każdy dostrzegł, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi członkami społeczności, jak i pozostali. Tematem tegorocznego pleneru malarskiego była Kraina Marzeń. Nie bez powodu wybrałam temat Kraina Marzeń, ponieważ mają wolną rękę co do tego. Mogą namalować wszystko, co tylko chcą, to, co jest w ich głowach, to co chcą, jakby, żeby wyglądał świat tak naprawdę. Więc myślę, że dla nich to będzie duża radość i dużo spełnienia. Bo tak naprawdę to nie chodzi o to, jaki jest efekt końcowy, tylko jak się czują w trakcie tego. To jest moja palma. Taka z Australii bardziej. A dlaczego akurat taki temat? Bo to jest, tam jest mój braciszek, więc chciałam taki temat sobie wybrać. Wszystkie obrazy, które powstały w trakcie imprezy, będzie można oglądać na dużej wystawie poplenerowej. Ta wystawa będzie eksponowana na stadionie czy w budynku areny i tam będą pokazywane. Planujemy również ekspozycję wystawy poplenerowej w Warszawie. W tej chwili trwają rozmowy, gdzie, co i jak. W ramach trzecich dni osób niepełnosprawnych powiatu legionowskiego odbędzie się jeszcze paraolimpiada oraz cykl porad prawnych organizowanych przez Fundację Omega Pomagamy z Warszawy. Zaplanowano je na jesień.